chciałabym zaprosić Państwa do jednej z najciekawszych atrakcji turystycznych Kociewia – Arboretum w Wirtach, albo do ogrodu dendrologicznego. Nazwy używane zamiennie, więc spróbujmy dowiedzieć się u źródła, jak jest naprawdę. Cześć Gosiu. Cześć. No jak to jest wtedy z tym arboretum? Czy arboretum, czy ogród, czy szkółka leśna? Ojej, historia w ogóle sięga bardzo daleko. Końca XIX wieku. Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Kaliska, Leśnictwa Wirty, Arboretum Wirty. Zawsze ten teren należał do lasów państwowych. A powiedz Gosiu, jaka jest historia tego miejsca? Powiedziałeś, że 200 lat temu, tak, powstał ten ogród? Tak, w ówczesnej Europie Zachodniej razem z rozwojem nauk przyrodniczych zaczęto badania nad gatunkami obcymi i ich aklimatyzacją w naszych warunkach. Obcymi rozumiem spoza terenu Polski czy Europy? Oczywiście są to gatunki spoza Polski, spoza Europy. Najwięcej gatunków mamy z Ameryki Północnej i Japonii. Dlatego, że te klimaty są podobne do tych, które możecie tutaj zapewnić tym roślinom. Też. Dlatego, że no, musimy stworzyć takie warunki, żeby one miały szansę bytowania w środowisku. Wiadomo, że nie możemy wziąć tutaj gatunków z krajów ciepłych, bo nie przeżyją naszych zim i suchych lat. No tak. To powiedz Gosiu, dokąd mnie teraz prowadzisz? Prowadzę Cię do najstarszej alei znajdującej się w naszym arboretum, w której są nasadzenia z lat 70. XIX wieku. Były one dokonywane wzdłuż alei dzielących ówczesną szkółkę drzew owocowych i ozdobnych. A tutaj mijamy właśnie jodłę grecką. Największych rozmiarów w Polsce. Jest ona też najstarsza w Polsce. Niezwykle magiczne drzewo. Z tego, co mi przedstawiłaś o ogrodzie, to widzę, że to miejsce ma ogromny potencjał. Co tu taki potencjalny turysta mógłby zobaczyć? Jak mógłby tu spędzić czas? Tak naprawdę możemy tutaj przyjechać całą rodziną, możemy spędzić dzień na pikniku, możemy zakończyć dzień ogniskiem z kiełbaską. Oferujemy także szkołom ścieżkę dydaktyczną. Taka żywa lekcja botaniki, przyrody, tak? Tak, można dotknąć, można zobaczyć. Dzieci mogą w końcu w naturze zobaczyć, jak dom wygląda, bo w dzisiejszych czasach to nie jest takie proste. Mają takie, przepraszam, takie tabliczki, tak? Tak. Że można zobaczyć, co to za gatunek i przede wszystkim to do mnie bardzo przemawia. Pochodzi dany gatunek, jak rośnie, jak się zachowuje, skąd jest, jak wygląda, co jest najważniejsze. Czyli z tego rozumiem, że Arboretum ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną i turystyczną. Ale powiedz mi, to tak przyjeżdża pani nauczycielka z klasą i tak sobie samochodzi, tak? Czy jakoś jest to zorganizowane? Jeżeli jest taka jej wola, to oczywiście może zagospodarować dzieci sama, ale może też umówić się z naszym pracownikiem i mieć przewodnika, który na temat Arboretum ma szeroką wiedzę i bardzo ciekawą. Może też skorzystać z naszej sali edukacyjnej i zakończyć taką lekcję biologii w naturze, na przykład ogniskiem z kiełbaskami, co zapewne bardzo dzieci będzie cieszyło. Również podoba mi się to miejsce z tego względu, że jest idealne na randki, na, nie wiem, wspólne podziwianie zachodu słońca. Macie taką możliwość, takie miejsce? Ach tak, no proszę się rozejrzeć, tutaj jest tyle super miejsc, gdzie można się zaszyć na ławeczce. Mamy miejsce takie nad jeziorem. Jest to drugie co do wielkości jezioro na Kociewiu. Mamy wybudowany nad brzegiem punkt widokowy, z którego można podziwiać zachód słońca, oczywiście swoim ukochanym. Co widzę, to ogród jest przystosowany dla całych rodzin, tak? Mama może spokojnie z wózkiem, z maleństwem sobie przejechać. Ale mam pytanie, co ze zwierzętami?
domowymi. Co z psem? Można tutaj przyjść ze swoim pupilem? Oczywiście, że można, tylko na smyczy. A najlepiej by było, aby właściciel pupila zadbał o to, aby mieć ze sobą woreczek i żeby piesek nic nie pozostawił po sobie. No tak, przecież to piękne miejsce i musimy wspólnie dbać o jego czystość. W chwili obecnej przechodzimy się po alpinarium. O rany, jaki piękny różanecznik. Tak, ogromny jest. W alpinarium mamy posadzonych właśnie bardzo dużo gatunków, które możemy przełożyć do naszych ogrodów. Byliny, różaneczniki, mamy też tutaj rośliny wodne. Można tutaj sobie troszeczkę na ławeczce posiedzieć w samotności, nikt nam nie będzie przeszkadzał. Troszeczkę oddalone od tych głównych tras turystycznych. Mało jest takich miejsc, gdzie można całkowicie wyciszyć się od zgiełku miejskiego, a dodatkowo jest to ogromna powierzchnia, że każdy na pewno znajdzie jakieś zaciszne miejsce, gdzie może się skryć. Tak, sama część parkowa z takimi przygotowanymi już mocno trasami, alejami ma około 7 hektarów. Parkowa, mówisz, sama część, czyli jest jeszcze jakaś część, tak? Tak, jest część leśna, w których przeważnie są powierzchnie doświadczalne, gdzie sadzono właśnie te gatunki obce, później mierzono ich przyrosty, wzrost. Ale ona czy też są... jest dostępna dla turystów? Tak, tak, też prowadzą przez nie aleje utwardzone, można zapuścić się troszeczkę w ciemniejszy las. Arboretum przepięknie jesienią mieni się różnymi barwami. Ale chyba warto tu przyjechać o każdej porze roku. Każda pora roku ma swoje barwy charakterystyczne. Tak jak jesień, wielobarwność, zima, przepiękne czapy śniegu, o ile zima jest śnieżna. Czyli zachęcamy tu przyjechać co najmniej trzy razy do roku. Cztery razy do roku. Tak. Na wiosnę jest przepiękna, soczysta zieleń. Latem natomiast możemy podziwiać przepiękne różaneczniki, które kwitną od czerwca. A tutaj mamy wyhodowane sadzonki z naszej puli genowej. Sadzonki są w ofercie szkółki Wirty. I na pamiątkę dzisiejszego pobytu chciałam Ci przekazać. Dziękuję Ci bardzo. Naprawdę przesympatycznie spędziłam tutaj czas. Ale jak to jest ze spacerem na świeżym powietrzu? Strasznie wzmaga apetyt. I teraz marzę, żeby zjeść coś gorącego. Najlepiej regionalnego. Proponuję Boże Brodę. Specjalność Kociewia. No to chodźmy. Jedną z tradycyjnych potraw kociewskich jest parzybroda. Gościmy u pani Haliny Gołąbek, która pokaże nam, jak przyrządzić tę kociewską zupę. Pani Halinko, skąd w ogóle nazwa parzybroda? No bo parzy w brodę. Parzy w brodę. To jest taka wiejska zupa. I podstawowym jej składnikiem jest właśnie świeża kapusta. Świeża kapusta, świeże warzywa. Do tej zupy wszystkie warzywa. Kroimy. Wszystkie warzywa pierwsze wlewamy wodę, rzucamy jakieś kości, można wędzonkę i kładziemy wszystkie warzywa świeże, ziemniaki drobno pokrojone. Wtedy one się prędzej. Ale ziemniaki wrzucamy na koniec, tak? Tak. Bo wiadomo, kapusta dłużej się gotuje, prawda? Ziemniaki. I kapustę. Wszystkie przyprawy, przede wszystkim sól, majran, pieprz udajemy. Znaczenie akurat do tego tradycyjnego przepisu, czy jest to wołowe mięso, czy wieprzowe? Jakie mamy po prostu w komórce, a teraz nie mamy komórki, nasza komórka zastępuje. Wszystkie są lodówki, ale wszystko wrzucamy.
I gotujemy do miękkości warzyw. Do miękkości warzyw i jest. To jest w godzinie niecałej, można podawać potrawę. Także to jest szybciutka zupa. Moment ugotowana, ale no to jest taka biedna zupa, po prostu tutaj na tym naszym kociewiu wszyscy ją jadali. Kto tylko co miał, to kładł. Najszybciej w ogrodzie zawsze była jakaś kapusta, warzywa. To, co miał, to było włożone. Można, no teraz można boczkiem, żeby miało zapach. Jest to lepsza, pyszniejsza jeszcze. Co słyszę, to przepis na tę zupę jest bardzo prosty, aczkolwiek można go robić pewnie po swojemu. Jedni kroją warzywa w kostkę, można trzeć na tarce, prawda? Oczywiście. Czy wszyscy robią identycznie według przepisu? Nie, każda pani według swojego uznania albo kroi, albo trze. Zależy ile czasu ma. Jak się kto stara. Wielokrotnie słyszałam, że na kociewiu, w związku z tym, że to były bardzo biedne rejony, to zupę zakraszano gwoździmi. Tak, no gwoździem. Była taka mowa, zupa na gwoździu. To, co miałeś, to kładłeś się nawet. Czyli tak naprawdę ta zupa powinna nosić nazwę kuje broda, a nie parzy broda. Oczywiście. Na zimowe dni, na zimowe gorące rozgrzewa, parzy brodę. Jest zupa świetna. Jest dum kociewiakam.